Na tym filmiku prezentuję Wam krótki kolejny artykuł z niemieckiego Bilda, czyli z odpowiednika polskiego Faktu. To jest ten sam wydawca. Ukazuję Wam teraz od praktycznej strony język niemiecki. Zobaczcie, jaki dosyć ciekawy artykuł znalazłem w dzisiejszym wydaniu gazety Bild. Czytamy tak, tytuł brzmi: Erste Schule unterrichtet Schüler im Stehen. Czyli pierwsza szkoła uczy uczniów im Stehen, na stojąco. Czytamy dalej. London. Stehen statt sitzen bleiben. Czyli stanie statt zamiast siedzenia. In England gibt es seit zwei Wochen eine Schule, in der Kinder an Stehtischen unterrichtet werden. W Anglii jest od dwóch tygodni szkoła, która, czy w której dzieci są uczone an Stehtischen. O, tutaj mamy Stehtisch, czyli stoliczek taki stojący. Czyli w której dzieci są uczone przy stoliczkach stojących takich. Die Maßnahme soll sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Ten krok, te środki powinny wpłynąć pozytywnie na zdrowie. Das Projekt ist zwar vorerst nur ein siebenwöchiger Test der Universität Loughborough, aber schon jetzt sind Erfolge sichtbar. Czyli projekt ten jest wprawdzie na razie tylko siedmiotygodniowym takim testem Uniwersytetu Loughborough, aber schon jetzt, ale już teraz są widoczne skutki. Die Kinder seien wesentlich konzentrierter und weniger müde. Dzieci rzekomo są, to jest konjunktiv 1, czyli tryb przypuszczający konjunktiv 1 od czasownika sein. Dzieci rzekomo są bardziej, o wiele bardziej skoncentrowane i mniej zmęczone. Die Forscher glauben auch, dass das Stehen Verspannungen löst und die Körperhaltung verbessert. Naukowcy wierzą także, że stanie rozluźnia napięcia und die Körperhaltung verbessert i polepsza postawę ciała, czyli w ogóle całą sylwetkę. Polepsza sylwetkę. Sollte sich das bewahrheiten, könnte der Stehunterricht bald Schule machen. Pierwsza część zdania to jest ewidentny, znowu tryb przypuszczający, z tym, że to już nie jest konjunktiv 1, czyli konjunktiv 2, którym można w tym przypadku inaczej go jeszcze napisać. Jako wenn sich das bewahrheiten sollte, czyli jeśli by się to sprawdziło, könnte der Stehunterricht bald Schule machen. To jest tutaj taki zwrot. Mogłoby te lekcje na stojąco mogłyby znaleźć Schule machen. Schule machen to jest nie robić szkołę, tylko znajdować naśladowców. Czyli jeżeli by się to sprawdziło, cały ten test, te lekcje na stojąco mogłyby znaleźć swoich naśladowców. I tak właśnie widzicie, poprzez takie analizy artykułów gazetowych ukazuję Wam od praktycznej strony właśnie język niemiecki. Jeżeli chcecie się nauczyć tego języka, właśnie cały czas to akcentuję, od praktycznej strony zachęcam do śledzenia mojego kanału, subskrybujcie go, ponieważ coraz częściej będę tutaj zamieszczał
filmiki, ale nie tylko, też z języka niemieckiego, ale także z języka angielskiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z innymi moimi filmikami.